Agnieszka w sensie techniki ma wszystko. Najtrudniejsze półwoleje, woleje, wszystkie piłki podcinane, takie jedną ręką, dwoma rękoma. Ona potrafi wszystko. Podobnie w sensie poruszania się. Jest jedną z najlepiej kryjących kort tenisistek. Najszybciej poruszających się, jeszcze do tego ta intuicja i pomysł. Także to wszystko. Natomiast czego Agnieszka nie ma, jak na razie, no to nie ma tej siły, nie ma tego aspektu atletyzmu. Agnieszka ma rewelacyjną, wspaniałą, wymarzoną psychę do gry w tenisa. Ona nie wie, co to lęk, nie wie, co to trema. Nie ma żadnej bojaźni przed niczym. I im większe wyzwania, im większy prestiż, ważniejszy mecz, to ona będzie grać lepiej. Gdyby był mecz o, nie wiem, w jednej arenie w Las Vegas o 10 milionów dolarów z Szarapową, to Agnieszce by nigdy ręka nie zadrżała. Ani przy pierwszej piłce, przy wypełnionym stadionie i dziesiątych, trzysetek milionów ludzi w telewizji, ani przy ostatniej, kiedy by miała wygrać jakieś tam mistrzostwo świata najbardziej prestiżowe. Agnieszka jest stworzona do ważnych wydarzeń, do najbardziej prestiżowych, wielkich tych. Ja się nigdy wtedy o to nie boję. Natomiast boję się właśnie kiedykolwiek o takie mecze na bocznych kortach, kiedy Agnieszka nie gra na korcie centralnym, albo bez publiczności, bez telewizji, z jakimiś mniej znanymi tenisistkami, nie z największymi nazwiskami. Bo ona nawet jeżeli przegrywa z tymi nazwiskami wielkimi, to nie ze względu na psychikę, tylko na to, że szansa jest zdominowana po prostu. No, natomiast ja się boję właśnie o takie mecze i ona wiadomo, że wczoraj walczyła i dała sobie wszystko i chciała wygrać, ale ona nie była aż tak zadziorna, była zbyt pasywna mimo wszystko, nie była aż tak waleczna, bo to, że ona chciała wygrać, jest jedno, ale ona nie gryzła tej dziwnej nawierzchni położonej w tej hali w Moskwie. Jej się wydawało, że ona chciała i że walczyła, ale to nie można było jeszcze bardziej, czyli ta strona psychiczna wczoraj trochę zawiodła, bo można było być jednak bardziej waleczną, bardziej buńczuczną, nie akceptować, nie w sensie takiej właśnie złości, rezygnacji, którą widzieliśmy wiele razy po udanych zagraniach czeskich, że ona pokazywała taką, nie, co ja tu robię, co znaczy, nie, to nie, 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 nie. To właśnie trzeba było obrócić w ten gniew i walkę i w to, żeby zabrać, że jednak więcej i to jedynie jest tym, że Agnieszka, wiadomo było, że tutaj miała, przecież ona grała o Masters, się wydawałoby, no przecież stawka, a jednak Agnieszka się poddawała wczoraj, jednak była taka trochę zrezygnowana i niewątpliwie to natychmiast pomaga Czeszce, no bo ten język ciała jest to oczywiście, każda tenisistka i tenisista to czuje z kilkunastu metrów po każdym najmniejszym ruchu jakimś rezygnacji, desperacji, czy niezadowolenia, czy to że czuje, to ona nie czuje gry, to nie jest jej dzień, to nie jest ta Agnieszka, która wygrywa w Tokio. Więc ta Czeszka jest momentalnie bardziej zmotywowana i wierzy zwycięstwem, że po drugim secie wydawało się, że może Agnieszka wygra, ale to mimo wszystko ta gra trochę była zbyt pasywna. Ja nie wiem, że Agnieszka miała nie wiadomo jak ryzykować, bo to Czeska cały czas ryzykowała, ale to mógł być inna forma walki.